Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączek. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy coffee łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, wróćmy w dzisiejszym odcinku do tematu okupacji. Mówi się o wielu aspektach okupacji, ale jest jeden taki wątek, o którym ciężko cokolwiek znaleźć, czyli taki zwykły, pospolity bandytyzm, który no, musiał występować przecież w okresie okupacji. No, mamy go na co dzień w naszej codziennej rzeczywistości. W takich skrajnych momentach jak okupacja, pospolity bandytyzm musiał występować, tym bardziej, że dostęp do broni był łatwiejszy niż obecnie. Oczywiście masz pełną rację. Wojna zawsze osłabia więzi społeczne. Wojna powoduje, iż prawo jest słabe, państwo jest słabe. W 1939 roku Niemcy na nas napadli, zniszczyli nasz kraj, upadło sądownictwo, utraciliśmy policję i to bardzo negatywnie wpływało na tak zwane ogólne poczucie bezpieczeństwa, na poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie wojsko polskie porzuciło duże ilości broni. Niemcy za ukrywanie broni karali śmiercią, ale jednak duże ilości tej broni dostawały się w ręce osób postronnych. I niewielka część jednak tej broni trafiała do grup przestępczych lub do indywidualnych kryminalistów, którzy potem tą broń przede wszystkim kierowali ku współobywatelom. Kiedy mówimy o bandytyzmie, to on przede wszystkim funkcjonuje w relacji Polak-Polak. To znaczy, czy znaczy określone grupy kryminalne kierują ostrze swojej działalności przeciwko współobywatelom, ponieważ są zbyt słabe, aby ważyć się na aparat okupacyjny, czyli na niemiecką policję czy wojsko, ale czują się wystarczająco silne, aby prowadzić działalność kryminalną przeciwko zwykłym obywatelom. W czasie II wojny światowej Polskę zalały trzy fale bandytyzmu, pospolitej kryminalnej przestępczości. Pierwsza fala to jest przełom 39 i 40 roku, czyli powiedzmy od października listopada 39 do kwietnia maja 40 roku. Wynikała w dużej mierze z rozpadu państwa. Co stworzyło na dużych obszarach próżnię. Teoretycznie tej próżni władzy nie było, bo budował się nowy niemiecki aparat władzy wojskowej i cywilnej. Niemniej wspominaliśmy już o tym w jednym z wcześniejszych naszych podcastów. No jednak liczba policjantów, urzędników niemieckich cywilnych w stosunku do liczby ludności obszaru, który mieli okupować w Polsce, zwłaszcza w generalnym gubernatorstwie, była stosunkowo niewielka. W związku z czym, zwłaszcza obszary wiejskie, stawały się takim obszarem niczyim. To znaczy ta władza nowa jeszcze tam nie okrzepła. I dochodziły do głosu różnego rodzaju nieznaski, dochodziła chęć zemsty, porachunki. No ale przede wszystkim również inne elementy tutaj wchodziły w grę, czyli jeżeli dużą grupę ludzi pozbawi się środków do życia, no to żeby przeżyć, mogą oni decydować się na rozwiązania ekstremalne, bo niezależnie od grup kryminalnych, które istniały przed wojną, wojna w objęcia anarchii, wojna w do czynów przestępczych, pchała. Wielu ludzi, którzy w innych okolicznościach, w okolicznościach pokojowych, nigdy by się na takie rzeczy nie zdecydowali. W związku z czym zdarzało się, że były takie powiaty, czy właściwie gminy, gdzie nawet 1% ludności był w ten czy w inny sposób zaangażowany w działania kryminalne, wymierzone, dodajmy, w te 99% pozostałych, bo działania kryminalne były przede wszystkim wymierzone i ich ofiarą padali współobywatele, czyli inni Polacy. Zwykli obywatele, Przecię... przeciętny Kowalski. Przeciętny Kowalski, dokładnie tak. Niemcy w roku 40. ukrócili tą pierwszą falę bandytyzmu metodami brutalnymi, drakońskimi. Ich administracja okrzepła, zbudowali sobie nowy system sądowniczy. A czy można myśleć drakońskimi metodami? Na, na czym one polegały? Metody drakońskie w tym wypadku no, oznaczały liczne wyroki śmierci, ekspedycje karne i zabijanie bardzo wielu ludzi. No ale też trzeba sobie powiedzieć, że bandytyzm kryminalny wiązał się z licznymi morderstwami. Tak więc ludność cywilna w gruncie rzeczy była zadowolona, że wreszcie Niemcy w 40. roku jako tako zaprowadzili porządek, bo to latem 1940 roku jako tako doprowadziło do uporządkowania sytuacji zawsze na wsi. Ale czy to było właśnie tak, że oni robili to, żeby poprawić los Polaków żyjących na wsi, czy po prostu no, im to też przeszkadzało i dlatego zabijali tych, no, e, likwidowali tych bandytów? Niemiecka okupacja i niemiecki okupant bardzo prosto postrzegał wszystkich Polaków. Polacy w niemieckim systemie okupacji byli niewolnikami. Jeżeli Niemcy likwidowali bandytyzm na wsiach w generalnej guberni, to robili to tylko po to, żeby polski chłop jako niewolnik był Bardziej wydajny mógł pracować. Absolutnie żaden humanitaryzm ani coś takiego nie wchodziło tu w grę. To, że Niemcy zwolczyli w roku 40 bandytyzm pospolity na prowincji, wynikało tylko i wyłącznie z ich doraźnego interesu, a w żaden sposób nie, nie, nie chodziło o ulżenie miejscowej ludności w rozumieniu chęci pomocy Polakom na prowincji. Druga fala przestępczości to są lata 42-43. Połowie 1941 roku Niemiecka okupacja zmienia się aczkolwiek może to zabrzmieć dosyć dziwnie, ale ona się zaostrza. Znaczy, niemieckie represje w 1939 i 40 roku wymierzone w elitę polskiego społeczeństwa były i tak już skrajnie ostre, ale mimo wszystko nie dotykały wielkich rzesz ludności. Zwłaszcza ludność wiejska, o ile nie miała tego nieszczęścia mieszkać na ziemiach włączonych do Rzeszy, bo wówczas albo musiała przyjąć folkslistę, albo była wysiedlona. No i o, o ile nie miała również tego pecha znaleźć się na obszarach skazanych na przykład na wielkie poligony wojskowe, gdzie również zostałaby wysiedlona. Niemniej w roku 40 i na początku 41 roku polska prowincja nie odczuwała jeszcze niemieckiej okupacji tak mocno. Prowincja, czyli mówimy o wsiach, powiatach wiejskich, o małych miasteczkach. Ale zasadniczo była to większość polskiego społeczeństwa, bo po polskie społeczeństwo było głównie społeczeństwem prowincjonalnym. Tak, było dokładnie. Jakby ten żywioł wiejski dominował. W roku 1941, z jednej strony gwałtownie wzrasta prześladowanie ludności żydowskiej, która zostaje zamknięta w gettach, a te getta w pewnym momencie Stają się dzielnicami zamkniętymi, nie można ich opuszczać. Z drugiej strony, Niemcy wprowadzają drakońskie rozporządzenia związane z gospodarką. I one dotyczą już absolutnie każdego, dlatego że Niemcy wprowadzają gospodarkę centralnie planowaną na wszystkich obszarach. To niemiecki urzędnik będzie teraz decydował nie tylko, co można sprzedać i za ile, bo mamy kontrolę cen, mamy kontrolę dystrybucji, mamy kontrolę handlu, ale nawet to niemiecki urzędnik od tego momentu decyduje, ile dany człowiek może zjeść, ponieważ każdemu Polakowi zostaje przypisana określona norma kaloryczna. Jeżeli jest potrzebny i jeżeli spełnia interesy Rzeszy, no to ma porcję głodową. Za którą być może przeżyje. Jak nie jest potrzebny rzeszy, to dostaje taką porcję kaloryczną, że praktycznie jest skazany na śmierć głodową. Rolnik na wsi nie ma prawa bez zgody urzędnika ubić świni, ani zmienić zboża, jeżeli to zrobi, może podlegać surowym karom. A polska prowincja utarło się takie przekonanie, że w czasie okupacji to było miejsce, gdzie można było zjeść, że miasta głodowały, a wieś to była taka miejsce oaza, gdzie był dostęp do, do środków żywności. Ale prawda jest taka, że przed wojną, Zwłaszcza w, na środkowych obszarach Polski, zwłaszcza na Mazowszu, ponad połowa polskich chłopów miała dwa albo 5 hektarów. To były maleńkie poletka, tak naprawdę z punktu widzenia wyżywienia wielu, y, wieloosobowych rodzin. Było dużo chłopów y, bezrolnych, ludzi, którzy będąc chłopami, mieszkając na wsi, żywili się na podstawie systemu kartkowego. Tzn. Bo Niemcy wprowadzili system kartkowy na żywność. Znaczy, właściwie te kartki były na wszystko, ale przede wszystkim na żywność. I od połowy 1941 roku zaczyna się bieda. Zaczyna się głód, który stopniowo, stopniowo osiąga swoje apogeum w roku 1942, ponieważ Niemcy skokowo zwiększają kontyngenty rolne. Ich podstawą okupacji, często mówimy niemiecka okupacja, no to eksterminacja bezpośrednia, niemiecka okupacja wywózki. Kiedy zapytamy kogoś o takie klisze niemieckiej okupacji, Auschwitz, Treblinka, roboty przymusowe, łapanki, wszystko prawda. Niemniej tylko realnie niewielka część polskiej ludności doświadczyła łapanek czy wywózek. A natomiast wszyscy, absolutnie wszyscy, doświadczali biedy, głodu i strachu wynikającej z niemieckiej polityki gospodarczej. Niemcy skokowo zwiększają kontyngenty rolne i zabierają, zmuszają chłopów do produkcji żywności nie dla nich, nie dla ich rodzin, tylko dla Niemców. Oraz, co trzeba o tym pamiętać, dla ludności miast, bo Polak mieszkający w Warszawie nie miał prawa pojechać formalnie do jakiejś wsi, kupić tam żywność i wrócić z nią do Warszawy. To było zakazane. To niemiecka administracja poprzez polskie spółdzielnie miała prawo dopiero pobrać jedzenie od chłopa i sprzedać na przykład mieszkańcowi Warszawy. A żeby pobrać to jedzenie, musiał mu to jedzenie zabrać, zmusić do wyprodukowania i zabrać. Zrost tych obciążeń chłopstwa powoduje, że na wsi tworzy się bardzo ciężka sytuacja, zwłaszcza po tak naprawdę każdy dystrykt funkcjonował trochę inaczej. Zwłaszcza na Mazowszu, w centralnej Polsce jest to gigantyczny problem, bo wieś musi wyżywić miasto, przy okazji poprzez niemiecką administrację. To tworzy olbrzymi problem. I od wiosny 1942 roku pojawiają się już olbrzymie problemy aprowizacyjne. Ludzie nie mają co jeść. Gwałtowne odebranie ludziom podstawowych środków do życia pcha ich w kierunku czynów kryminalnych i pospolitego bandytyzmu. Kiedy zaczyna brakować podstawowych produktów żywnościowych, a inne środki do życia są horrendalnie drogie, no to rośnie łapownictwo, pojawiają się różnego rodzaju oszustwa, kombinacje, a w ostateczności wymuszenia, czyny czysto kryminalne, a więc złodziejstwo. A jeżeli złodziejstwo nie jest możliwe, no to już. Siłowe odbieranie komuś jego dóbr, czyli mówimy już o bandytyzmie, o napadach, o morderstwach, o brutalnych wymuszeniach. I od 1942 roku mamy prawdziwą eksplozję czynów kryminalnych na polskiej prowincji. I tutaj musimy to wyraźnie podkreślić. Tutaj zarówno sprawcami, jak i ofiarami są etniczni Polacy. No i trzecia fala bandytyzmu to jest rok 1945, czyli de facto po zakończeniu wojny, wiosna i lato 1945 roku. Tu wyraźnie podkreślmy, nie mówimy o organizacjach konspiracyjnych, antykomunistycznych. Mówimy o zwykłych, kryminalnych grupach przestępczych, których wiosną i latem 1945 roku było bardzo dużo. Pospolity bandytyzm na terenach generalnego gubernatorstwa dzielił się na dwa podstawowe odłamy. Przestępczość pospolitą, czyli pojedyncze jednostki aspołeczne dokonujące na przykład napadów rabunków na innych współobywateli, i na przestępczość zorganizowaną. Z kolei ta przestępczość zorganizowana miała również dwa odłamy: organizacje typowo zbrojne, które żyły z rabunku i organizacje, które żyły z nielegalnego handlu. Anormalny niemiecki system gospodarczy wytworzył bardzo szybko olbrzymi czarny rynek. A kiedy ja mówię o anormalnym niemieckim systemie gospodarczym, żeby sobie Państwo uświadomili, co to znaczy, to podam przykład: że już w 1940 roku zakupowanie, nie za sprzedaż, zakupowanie chleba po cenach niezgodnych z cenami oficjalnymi była kara śmierci w Warszawie. Mimo tak drakońskich kar. Powstał potężny czarny rynek. To była ta przestępczość zorganizowana o charakterze właśnie takim obsługującym, obsługującym ten czarny rynek. Te organizacje starały się nie tworzyć band zbrojnych, nie pokazywać się okupantowi, raczej starały się go przekupywać. Czyli to były organizacje, które w ostateczności sięgały po przemoc, natomiast raczej starały się działać przez łapówki, przez przekupstwa, wciągając niemiecką administrację powiatową czy polskich policjantów granatowych w system nielegalnego handlu którego oni dzięki temu mogli czerpać dochody, a nawet musieli czerpać dochody, bo z pensji policjanta nie dało się przeżyć w czasie okupacji niemieckiej. Policjant musiał albo kraść, albo brać łapówki, albo wymuszać, bo inaczej po prostu umarłby z głodu. A czy możemy tę organizację nazwać po prostu organizacjami mafijnymi? One miały charakter mafijny, dlatego że one miały powiązane z niemiecką administracją i z polską administracją niższego szczebla. No bo trzeba pamiętać, że na no burmistrzami byli Polacy, wojtami byli Polacy, wagomistrzami przy kontyngentach byli Polacy. Cała ta administracja, Szczebla była przecież polska, a góra była niemiecka. I to były organizacje już takie typowo mafijne. Na przykład za handel mięsem w dużej mierze na no, nielegalny handel mięsem w Warszawie w czasie okupacji rękę na tym trzymała organizacja, którą nazywano wówczas bardzo nieformalnie handlarzami mięsa skarczowa. No, nie brzmi to groźnie. Nie brzmi to groźnie. Natomiast to była bardzo nieformalna, a wbrew pozorom, dosyć prężna organizacja. Jak prężna, to jeszcze powiemy. I to była organizacja, która miała rzeczywistość Oczywiście powiązania z niemiecką policją, z niemiecką administracją, również z polską konspiracją, czyli to była taka organizacja, nazwijmy ją w cudzysłowie film. Bardziej zatwarzająca była jednak przestępczość zorganizowana o charakterze zbrojnym. W wielu miejscach generalnego gubernatorstwa powstawały duże grupy przestępcze, które próbowały funkcjonować pod płaszczykiem czy pod pozorem działalności. Konspiracyjnej, partyzanckiej, patriotycznej, a w rzeczywistości były pospolitymi grupami kryminalistów. Jesteśmy tu winni naszym słuchaczom pewne wyjaśnienie. W czasie okup niemieckiej okupacji istniało wiele organizacji konspiracyjnych o charakterze zbrojnym. Największą organizacją była Armia Krajowa, wcześniej Związek Walki Zbrojnej. Inną bardzo ważną organizacją, zwłaszcza na prowincji, zwłaszcza na wsi, były bataliony chłopskie. Te dwie organizacje miały wyraźnie rys patriotyczny i możemy określić, że demokratyczne. Oprócz tego istniały również inne organizacje, które walczyły z Niemcami, czy to narodowe siły zbrojne, czy to dosyć kontrowersyjna gwardia ludowa, potem armia ludowa, oraz wiele innych mniejszych, lokalnych organizacji. Do organizacji konspiracyjnych Przychodzili bardzo różni ludzie. Zdecydowana część kierowała się pobudkami patriotycznymi, ale trafiali się również ludzie z półświadka, trafiali się pospolici kryminaliści i bandyci. Jeżeli organizacja była silna, sprawna, dobrze zarządzana, na przykład paczaka, czy bataliony chłopskie, to działały wewnętrzne procedury, które po pewnym czasie takich ludzi wyłapywały, wyłuskiwały z organizacji, no i jeżeli ktoś był kryminalistą i dopuszczał się czynów skrajnych, no to organizacja konspiracyjna go likwidowała. Tak było ze wspomnianych właśnie, jak powiedziałem, w Armii Krajowej, czy w Batalionach Chłopskich, czy w nsz na przykład. Gwardia Ludowa była dosyć specyficzna, a Armia Ludowa była dosyć specyficzna, prowadziła działalność antyniemiecką, którą Armia Krajowa uważała za Niebezpieczną w tym sensie, że jej działania wymierzone w Niemców powodowały odwet niemiecki na ludności cywilnej, bardzo gwałtowny, zwłaszcza na prowincji. Więc jeżeli grupy armii ludowej napadały na obiekty administracyjne, na wsi na przykład, no to potem Niemcy brali odwet na, na, na miejscowej ludności. I już Gwardia Ludowa nie była w stanie obronić tej ludności przed tą reakcją niemiecką. Czy Gwardia Ludowa sama w sobie stanowiła pewne zagrożenie dla tej ludności, dlatego że liczba czynów kryminalnych, których dopuszczali się członkowie tej organizacji, była zastraszająco duża. Jakie obiekty na prowincji były atakowane przez takich partyzantów? Młyny, gorzelnie, jajczarnie, miejsca o młotu zboża, magazyny zbożowe. Teraz jest pytanie: kto był właścicielem tych obiektów? Zdecydowanej większości Polacy. Kto cierpiał, jeżeli taki obiekt został zniszczony? Polac. Na kim mścili się Niemcy, jeżeli taki obiekt został zniszczony? Na okolicznej polskiej ludności. Innymi słowy, działania Gwardii Ludowej były wymierzone w Polaków, którzy w teorii wysługiwali się okupantowi, no bo na rzecz nim gospodarki generalnego gubernatorstwa. Na ten przykład produkowali pasze, zbierali jaja, mielili ziarno na mąkę w młynach. Tylko, że cała ludność musiała korzystać z tych młynów, z tych mleczarni. I zniszczenie takiego obiektu powodowało, że również miejscowa ludność cierpiała głód i Niemców nie interesowało to, że jedyny młyn w gminie się spalił. I tak ludność musiała oddać tyle, ile Niemcy sobie zażyczy, zażyczyli. Jeżeli partyzanci zniszczyli młyn, no to i tak Niemcy wzięli swoje, a ludność cywilna musiała to wszystko odpracowywać. Po wojnie, jeżeli się czyta książki kombatantów Gwardii Ludowej, to często oni są dumni z tego, że oni, jak to jest napisane w książkach, na przykład Warszawa Podmiejska jest taka sławna książka o działalności Armii Ludowej i Gwardii Ludowej na Mazowszu. No to kombatanci tej organizacji często sami podkreślają z dumą, że oni niszczyli tartaki, że oni niszczyli mleczarnie, że oni niszczyli przede wszystkim młyny. Napadali na młyny, bo w ten sposób niszczyli gospodarkę okupanta. Tylko to, czego oni nie dodawali, to to, że krzywdy z ich strony doświadczali polscy właściciele tych muzyn z całej ich rodziny i że duża część członków Gwardii Ludowej parała się zwykłym, pospolitym bandytyzmem, co powodowało ostatecznie, że wchodzili w konflikt nie tylko z niemiecką administracją, ale np. z Armią Krajową i batalionami chłopskimi. Dodatkowo jeszcze Armia Krajowa uważała armię Ludową za organizację wrogą niepodległości Polski, no bo jako komunistyczną moskiewską ekspozyturę, co powodowało, że te organizacje wzajemnie się zwalczały. Armia Krajowa również zwalczała przedstawicieli Gwardii Ludowej w wielu miejscach za pospolity bandytyzm. Na przykład, jeżeli polska rodzina, właściciele tego młynu, albo dzierżawcy tego młynu przeżyli, no to opisują, że najpierw zostali napadnięci, obrabowani ze wszystkiego, często zdarzały się też gwałty, brutalne pobicia, ale o tym już jakby kombatanci nie wspominają, prawda? Więc mamy tutaj taką sytuację, że niektóre organizacje konspiracyjne mogły być jednocześnie organizacjami, które prowadziły działalność kryminalną. I tutaj przejdziemy do bohaterów w cudzysłowie naszej opowieści. Nasz dzisiejszy w cudzysłowie bohater jest właśnie reprezentantem takiej organizacji. W roku 1943, jedną z najbardziej groźnych grup przestępczych, funkcjonujących na dalekich przedpolach Warszawy, zwłaszcza w obszarze powiatu Garwolińskiego, była grupa. Która formalnie była partyzantką organizacji Miecz i Pług. Organizacja Miecz i Pług powstała w Warszawie na przełomie 1939 i 1940 roku i początkowo była jedną z rzeczywiście realnych polskich organizacji patriotycznych i konspiracyjnych, ale została w pewnym momencie spenetrowana i przez wywiad niemiecki, i przez wywiad radziecki. Realnych polskich przywódców usunięto, zastąpili ich figuranci, którzy prawdziwie lub nieprawdziwie byli oskarżani o to, że współpracowali z Gestapo, ale te oskarżenia z kolei wyszły z ekspozytury komunistycznej. Doszło do tego, że grupa likwidacyjna organizacji Miecz i Pług zlikwidowała własną centralę, bo uważała, że własna centrala pracuje dla Gestapo. Jednym z dowódców polowych Miecza i Pługa w powiecie Garwolińskim był Norbert Gostomski, pseudonim Kulawy. Czyli nasz dzisiejszy bohater. Tak, nasz dzisiejszy bohater. Który od roku 1941 ukrywał się przed Niemcami, był członkiem organizacji mieczy Pług, a w roku 1943 de facto organizował wspomnianą partyzantkę w powiecie karwolińskim. Szybko się tak okazało, że kulawy stał się bardziej resztem bandy rabunkowej niż organizacji konspiracyjnej i zbrojnej. Wprowadził bowiem własne podatki wobec miejscowej ludności, które sprowadzały się do tego, że jeżeli jego oddział wchodził do jakiejś wsi, to ograbiał ją, z czego tylko mógł, kazano płacić po tysiące złotych chłopom, ja przypomnę tylko, że no, pensja urzędnika wówczas to było 200-300 zł miesięcznie, a tutaj to były gigantyczne pieniądze. Żądano wydawania wszelkich dóbr, a jeżeli ktoś nie dawał, jeżeli chłopi nie dawali, to po prostu rabowano to siłą. No, ludność no, nie miała możliwości przeciwstawić się. To, czyli z jednej strony mieliśmy taką sytuację, iż niemiecki okupant zabiera żywność, rabuje w ramach kontyngentów, łapie ludzi na łapanki, a potem w nocy na przykład albo kiedy Niemców nie ma w danej okolicy przychodzi oddział z lasu i do dokonuje własnych rekwizycji. I organizacje konspiracyjne, takie jak Armia Krajowa czy Bataliony Chłopskie miały w roku 43 bardzo poważny problem z bandą kulawego jako takiego, no dlatego, że to była bardzo silna organizacja, bardzo wielu ludzi przystąpiło do tej organizacji. No i kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, że no, nie możemy zwalczać tego bandytyzmu wprost, no to miejscowi lokalni dowódcy musieli negocjować z grupą kulawego, żeby ona opuszczała dane rejony. Nie chciano prowokować bezpośrednich walk, mimo że wiedziano, iż te orga ta organizacja, czy właśnie się ta grupa, prześladuje miejscową ludność. Anta Kulawego podwójnie, można by powiedzieć, gnębiła okolice, bo z jednej strony dokonywała, jak wspomniałem, tak zwanych rekwizycji czy tak zwanych opodatkowań, czyli wchodzili, zabierali, nie płacili, nie pytali się, ale też tak jak to wcześniej wspomniana Gwardia Ludowa zniszczyli na przykład młyn, zniszczyli browar, zdarzało się, że zabijali właściciela, co powodowało, że ludność danej wsi nie miała nawet gdzie przemielić zboża na mąkę, w związku z czym niszcząc infrastrukturę rolniczą skazywali tych ludzi na głód Uważali się za partyzantów za polskie patriotyczne wojsko i to jest gigantyczny problem. Ci ludzie nosili mundury wojska polskiego, często przedwojenne. Rogatywki mieli polskie mundury. Mamy tu do czynienia z przestępcami, którzy podszywają się pod patriotów. Ja tu przytoczę taki meldunek z sierpnia 1943 roku na temat tego, jak armia krajowa wówczas postrzegała bandę kulawego. I pisano o niej tak. Większość posiada mundury polskie, lecz bez oznak stopnia. Reszta jest umundurowana częściowo lub też chodzi w ubraniach cywilnych do czasu zdobycia potrzebnych części umundurowania. Na ramionach mają opaski biało-czerwone ze znakiem miecza i pługa. Konie i rowery zdobywane są przeważnie w drodze rekwizycji bez odszkodowania. Dowództwo każdego oddziału, gdyż banda kulawego składała się z kilku grup, każde o sile powiedzmy pluton, uzbrojonych w broń maszynową, w broń krótką, w karabiny. Dowództwo każdego oddziału składa się z jednego oficera i jednego lub kilku podoficerów, o ile wiadomo, zawodowych. Poziom intelektualny dowództwa niezbyt wysoki. Niektórzy z nich, jak na przykład kulawy, już od dwóch lat są w akcji terenowej. Czyli są partyzantami i teraz taki bardzo znamienny pasus. Ciągłe niebezpieczeństwo i ciężkie warunki bytowania odbiły się ujemnie na psychice większości dowódców, cechuje ich bowiem coś w rodzaju pewnego zdziczenia moralnego. Czym było owo zdziczenie moralne? Tak naprawdę byli to ludzie, którzy starali się wyżywać na ludności polskiej, i niestety mamy do czynienia również z mordowaniem ludności żydowskiej. Ludność żydowska została w roku 1942 w większości wymordowana przez Niemców w ramach akcji Reinhardt. W czasie likwidacji lokalnych GET tysiące Żydów zbiegło do lasów. Wspominaliśmy o tym, kiedy mówiliśmy o pierwszym zmaterializowanym batalionie żandarmerii, iż ludzie ci ukrywali się na prowincji. Byli wyjęci spod prawa, starali się pozyskiwać żywność nielegalnymi metodami, na przykład kradnąc ją i banda kulawego zabijała ukrywających się Żydów teoretycznie robiła to, bo oskarżała ich o kradzież żywności od miejscowej ludności. Przypomnę, że Banda Kulowego sama okradała miejscową ludność żywności. Natomiast tak naprawdę chodziło o, o poszukiwanie potencjalnych kosztowności, których w gruncie rzeczy nie było. I koniec końców część bandytów znajdowała przyjemność po prostu w samej eksterminacji. To, że posiadają karabin, że posiadają władzę nad życiem drugiego człowieka. A jak Armia Krajowa próbowała się y, zmierzyć z tym problemem? Czy po pierwsze miała realną możliwość y, pozbycia się tej Bandy? Znaczy latem 1943 roku zarówno Armia Krajowa, jak i Bataliony Chłopskie uważały, że są zbyt słabe w terenie, aby móc zmierzyć się z Bandą Kulawego. To znaczy, Banda Kulowego miała trzy zespoły operacyjne, miała w terenie ponad 100 ludzi, plus jeszcze swoich agentów w różnych częściach powiatu. W związku z czym uważano, że nie ma możliwości podjęcia militarnej akcji zbrojnej przeciwko Grupie Kulawego. Niemniej dzięki temu, już wczesną jesienią Grupa Kulowego uległa gwałtownemu osłabieniu, pojawiły się przesłanki, aby móc zacząć ją walczać. Te przesłanki wynikały z tego, że część ludzi, widząc tak naprawdę w czym uczestniczy, że zapisują się do partyzanckiej, a są w grupie, która chodzi po wsiach, kradnie, gwałci a czasami nie morduje, a z Niemcami nie walczy, no to uciekali stamtąd i dzięki temu jakby liczebność grup bandy Kulawego uległa zmniejszeniu. A czy Niemcy widzieli ten problem? Czy był to dla nich jakiś problem i czy cokolwiek z tym robili? Latem i wczesnym jesienią 1943 roku banda Kulawego nie stanowiła dla Niemców większego problemu. Dlaczego? Dlatego, że banda Kulawego nie atakowała Niemców. Unikała z nimi walki, zajmowała się przede wszystkim rabunkiem rodaków. Niektórzy później posądzali Kulawego o to, iż był agentem Gestapo. Wydaje się, że nie jest to jednak prawda, chociaż można znaleźć takie informacje, takie zarzuty. Natomiast unikał konfrontacji z jemcami z tego powodu, iż łatwiej było rabować bezbronnych chłopów, łatwiej było wymuszać na ludności miasteczek różnego rodzaju kontrybucje, niż podejmować prawdziwą walkę z okupantem. Ale Kulawego zgubił przypadek. 6 października 1940 1943 roku niemiecka żandarmeria z powiatu garwolińskiego podjęła próbę zatrzymania jednej z grup rabunkowych Kulawego. Było to w rejonach wsi Wilkowyja. Wtedy ludzie Kulawego odpowiedzieli ogniem, zabijając trzech niemieckich żandarmów i ciężko raniąc dwóch policjantów granatowych. Czyli policjantów polskich. I to wydarzenie koło wsi Wilkowej, 6 października 1943 roku było punktem zwrotnym w historii bandy kulowego. Dlatego, że Niemcy po śmierci trzech swoich żandarmów wydali grupie Kulawego prawdziwą wendettę, to znaczy postanowili się zemścić i zniszczyć organizację kulowego. Niemiecka policja wsparta lokalną policją polską rozpoczęła na zakrojoną na szeroką skalę akcję ścigania i niszczenia grupy kulowego. Czy to była taka operacja antypartyzancka, jaką znamy, czy, czy polegała to na czymś innym? O nie, to była operacja raczej antyprzestępcza z elementami operacji antypartyzanckiej. Dlatego, że z jednej strony prowadzono opławy, to znaczy rzeczywiście wchodzono do lasów w poszukiwaniu grup Kulawego. Te grupy starają się nie podejmować walki, próbowały się wycofywać, uchodzić do kolejnych wsi, gdzie były cały czas ścigane, ale jednocześnie Niemcy wprowadzili infiltrację, to znaczy przy użyciu miejscowej polskiej policji, przede wszystkim policji kryminalnej, zinfiltrowali dużą część środowiska bandy Kulawego i Niemcy wprowadzili drakońskie rozwiązania. Jeżeli nawet nie mieli pewności, a jedynie podejrzenie, że jakiś człowiek należy do bandy Kulawego, starali się go zabić z całą jego rodziną, a gospodarstwo, w którym ta rodzina mieszkała, palono. Jeżeli pojawiło się jakiekolwiek podejrzenie, że ktoś udzielił miejsca schronienia Kulawemu lub jego ludziom, tych ludzi zabijano, miejsce schronienia palono. Jesienią 1943 roku i zimą Przełomu 43-44 Niemcy ścigali Bantę Kulawego bardzo zawzięcie po całym obszarze zachodniego powiatu garwolińskiego, zabijając większość jej członków, często razem z rodzinami, z dziećmi, kobiety, dzieci, starców. To była bardzo brutalna, okrutna operacja i chyba jednym z najbardziej zdumiewających meldunków akowskich, jakie ja czytałem na temat walki niemieckiej policji przeciwko Kulawemu. To jest meldunek z jesieni 1943 roku, Akowski, konspiracyjny, gdzie jest informacja, że Niemcy spalili określoną liczbę gospodarstw i zabili ludzi, którzy w tych gospodarstwach mieszkali. I jest meldunek Akowski, który informuje, że miejscowa ludność cieszy się, że Niemcy zabili tych ludzi i spalili te gospodarstwa. Miejscowa ludność cieszyła się, że Niemcy zabili po prostu bandytów, którzy ich przez parę miesięcy terroryzowali, grabili, napadali, gwałcili. Tutaj niestety była ta odpowiedzialność zbiorowa. I tylko bandyci, ale także giną rodziny tych bandytów. Ale nawet w meldunku akowskim znajdziemy taką informację, że ludność miejscowa odetchnęła z ulgą, że Niemcy dokonali pacyfikacji nie wsi, to podkreślam, tylko konkretnych gospodarstw, skąd wywodzili się ludzie od kulawego. To pokazuje pewną skalę, jak ci ludzie. Potrafili zajść za skórę miejscowej ludności. I tak naprawdę do końca 1943 roku, no do lutego 44 roku, banda kulowego została kompletnie rozbita. Wszyscy jej członkowie albo zginęli, albo uciekli z powiatu, no bo byli i ścigani przez Niemców, i byli ścigani przez Armię Krajową, no i nikt nie miał odwagi udzielić im schronienia. Jakikolwiek cień podejrzenia, że ktoś pomaga komuś od Kulowego, przyciągało na taką osobę i całą jej rodzinę no najsurowsze represje. A co stało się z samym kulawem? Już w roku 1943 Kulawy, świadomy tego, że, że wydano na niego wyrok śmierci, postanowił udać się do Warszawy. Ostatecznie śmierć dosięgła go w lutym 1944 roku w Otwocku, w bardzo niejasnych okolicznościach. W literaturze przedmiotu możemy znaleźć informację, iż de facto został zabity przez Armię Krajową, właśnie w wyniku wyroku śmierci, jaki otrzymał za działalność w powiecie Garwolińskim. Ale jednak równie prawdopodobne jest to, iż wyrok śmierci wykonała na nim zupełnie inna organizacja. Mam na, na myśli handlarzy mięsa Skarczewa. Czyli wspomnianą wcześniej <grafię> mafijną organizację. Tak, dlatego iż czarny rynek mimo wszystko lubi spokój. Czarny rynek to seria nieformalnych powiązań także z aparatem władzy. To opłacenie łapówki policjantowi granatem niemieckiemu żandarmowi, to opłacenie niemieckiego urzędnika, polskich urzędników, żeby to na przykład mięso czy inny nie, towar to nielegalnie trafił do Warszawy. Tego typu działalność przestępcza lubi spokój. Natomiast organizacja Kryminalne bandyckie, które tak naprawdę wielokrotnie wchodziły w konflikt z handlarzami, tak, bo jeżeli bandyci napadali na wieś, zabierali mięso, które część tego mięsa miała pójść na nielegalny handel, jeżeli potrafili napadać na kurierów przewożących nielegalnie mięso i je odbierać, no to siłą rzeczy oni wchodzili w konflikt nie tylko z niemiecką administracją, nie tylko z miejscową ludnością, nie tylko z organizacjami konspiracyjnymi, ale również wchodzili w konflikt z czarnym rynkiem. I również czarny rynek. Wydał wyrok śmierci na kulawego. Zaszedł za skórę wszystkim. Tak, zaszedł za skórę wszystkim, ale my dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ludzie tacy jak kulawi zachodzą nam dzisiaj za skórę. Dlatego, że niektórzy badacze czy historycy zachodni twierdzą, iż niektóre polskie organizacje konspiracyjne brały czynny udział w polowaniu na ludność żydowską, która ukrywała się po likwidacji gett na terenach prowincjonalnych, powiatów. To przekonanie bierze się ze wspomnień ocalałych zagłady. I tam we wspomnieniach wielokrotnie natykamy się na sytuację, że ocalali zagłady zarzucali polskim partyzantom. To nawet definiowano, mówiono o Armii Krajowej, zarzucano polskim partyzantom, iż brali udział w zabijaniu ludności żydowskiej. Podczas gdy ten zarzut skierowany do takiej organizacji jak Armia Krajowa jest całkowicie chybiony i głęboko niesprawiedliwy i nieprawdziwy ponieważ Armia Krajowa jako organizacja absolutnie sprzeciwiała się jakimkolwiek działalności antyżydowskiej czy zwalczaniu tych biednych ludzi, którzy próbowali jakoś przeżyć. Ale skąd wzięło się na przykład wśród ocalałych przeświadczenie, że zabijali ich w okresie ukrywania się po likwidacji GAT żołnierze Armii Krajowej? Właśnie z tego, co przytoczyłem. Banda kryminalna Kulawego funkcjonowała pod płaszczykiem polskiego wojska podziemnego. Ci ludzie nosili polskie mundury i nosili biało-czerwone opaski. I dla osób, które były przez nie prześladowane, zwłaszcza dla osób, które ich nie znały, to ci ludzie nie mogli rozróżniać bandy rabunkowej Kulawego od żołnierzy Armii Krajowej, zwłaszcza jeżeli ich oprawcą był człowiek w polskim mundurze, w rogatywce, z, z orzełkiem, z biało-czerwoną opaską. Gdzie pytano, nikt nie mówił, jaką organizację reprezentują. A tak naprawdę to różnego rodzaju bandy rabunkowe, które pozorowały się na organizacje patriotyczne i które rzeczywiście zabijały Żydów. One nie miały nic wspólnego z AKO, a Armia Krajowa tę organizację starała się zwalczać. To byli wrogowie Armii Krajowej, ale w tych wspomnieniach, w tych relacjach powojennych, wśród ocalałych, to ci ludzie nie wiedzieli, kim był Kulawy, nie znali takiej organizacji jak Miecz i Płuk, czy później w ogóle po prostu bandy Kulawego, bo Kulawy zrzucił w pewnym momencie w ogóle przynaleźć do do i Pługa i działało na własną rękę. No bo z tego, co powiedzieliśmy na wstępie, takich band w okupowanej Polsce była masa. Takich band była masa, bo tak naprawdę każdy powiat lub prawie każdy powiat miał taką swoją bandę. Jeżeli przeniesiemy się z powiatu Garwolińskiego, gdzie działała banda kulawego, przeniesiemy się na północ w kierunku Warszawy, zbliżymy się do Twocka, Mińska, i Kołbieli, to przejdziemy z obszaru działalności bandy kulawego na obszar bandy rybackiego. I tak naprawdę możemy tworzyć taką mapę band, band band Rybacki został zlikwidowany również przez Armię Krajową. Ludzie bandy Rybackiego wykonywali również morderstw zwykłej polskiej ludności, bo te organizacje przestępcze przede wszystkim działały na szkodę Polaków, bezpośrednią lub pośrednią. No, zdarzały się sytuacje, że jeden młyn w czasie okupacji był napadnięty 20 lub 30 razy. Napady band rabunkowych nie zdarzały się, jak to Czasami można powiedzieć na gościńcach, na drogach i tak dalej, chociaż tam również. Bandyci napadali ludzi w domach, przychodzili w nocy, zabierali wszystko a wszystko to znaczy, że zabierali również ubrania, obrusy, jedzenie, zwierzęta gospodarskie. Jeżeli ktoś był obarczony kontyngentem, a kryminalni przestępcy zabrali mu wszystko, to nawet jeżeli go nie zabili, no to skazywali tego człowieka albo na śmierć, albo na egzekucję ze strony Niemców, albo na przykład zsyłkę do obozu koncentracyjnego, no bo skoro oni odebrali mu wszystko, to jak on może wywiązać się z kontyngentu? Jeżeli nie, w niemieckim dokumencie jest napisane, że właśnie siłem dwóch krów, a jedną ma oddać na kontyngent, a w nocy bandyci zabrali mu obie, no to jeżeli nie ma żadnej krowy, to albo go Niemcy zastrzelał, albo wywożą do obozu pracy, albo do obozu koncentracyjnego. Również Analityzm był traumatycznym wydarzeniem, dlatego, że do organizacji przestępczych przystępowali ludzie miejscowi. Podam przykład sytuacji, kiedy grupa kulawego napadła na jedną z wsi, i tam przez całą noc, kiedy trwał rabunek gospodarstwa, jedna z córek gospodarza musiała siedzieć na łóżku i była pilnowana pod bronią przez swojego kolegę z szkoły podstawowej on był członkiem bandy rabunkowej, która przyszła napaść na własnych sąsiadów, bo ten bandytyzm, jak to można przeczytać w różnych powojennych zwłaszcza zeznaniach i procesach, no, przychodzili bliscy, przychodzili swoi i nie było dla bandytów żadnych świętych miejsc. Masowe napady na plebanii. To było często jedyne miejsce we wsi, gdzie było coś wartościowego. Napady na bary i restauracje w trakcie ich otwarcia. Kiedyś na przykład czytam meldunki niemieckiej policji, że bandyci napadli, napadli na no, właściwie taką knajpę gdzie Obrabowali wszystko, co można było, gospodarzowi zabrali pieniądze, a miejscowym biesiadnikom jednemu kradli rower, drugiemu zegarek. No, co kto miał. Zdarzały się napady na pojedyncze gospodarstwa i zdarzały się napady na całe wsie. No, banda kulawego była tutaj wyjątkowo opresyjna, bo ona zbierała kontrybucję, czyli tak naprawdę e, wymusza, haracz. wymuszała haracz od miejscowej ludności, ale także żądała posłuszeństwa, w tym sensie, że uważali się za żołnierzy wojska polskiego, którym należy szalutować, należy grzecznie odpowiadać. Oni urządzali na skraju wsi posterunek. Gdzie każdy musiał się wylegitymować, grzecznie odpowiadać, a jeżeli ktoś był niegrzeczny, ktoś się stawiał, był bity. O zabijaniu Żydów wspominałem i tak naprawdę jedynymi, którzy żadnej krzywdy od nich nie otrzymywali, to byli Niemcy. Czyli tak naprawdę rysuje się tutaj obraz okupacji, którego nie znamy. Niemiecka okupacja w swoim najbardziej anormalny charakter przybrała z powodu działalności gospodarczej okupanta. To dotykało absolutnie każdego i to prowokowało właśnie gigantyczny rozwój bandytyzmu, no, który skutkował takimi historiami, o których wspomnieliśmy. Na pewno wrócimy jeszcze nie raz do tematu okupacji, bo jest to niezwykle ciekawy temat, natomiast na dzisiaj dziękuję Ci ślicznie za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennych historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.